Wydawało się, że wybory w Hiszpanii przyniosą bardzo istotną zmianę sytuacji na tamtejszej scenie politycznej, taką, która miałaby potencjał wpłynąć na oblicze, jakie Hiszpania prezentuje na forum Unii Europejskiej. Tymczasem wyniki wyborów okazały się być skomplikowane. Partia, która wygrała wybory, to znaczy uzyskała największe poparcie, może okazać się być największym przegranym nowej sytuacji politycznej. Partia, która wybory przegrała, może mimo tego mieć największe szanse na utworzenie rządu, choć wcale nie będzie to proste. W całym zamieszaniu biorą również udział partie, które reprezentują interesy regionów, ale na poziomie centralnej polityki, oraz cały czas stosunkowo nowa siła na hiszpańskiej prawicy, którą znaczna część sceny politycznej chce dalej marginalizować. I właśnie dlatego, że brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie, jest to doskonała okazja do tego, by powiedzieć kilka słów o hiszpańskiej scenie politycznej. Serdecznie zapraszam. Premier Pedro Sánchez w kwestii wyborów zagrał wabank. Naprawdę bardzo dużo zaryzykował, ale podjęcie tego ryzyka mogło być ostatnią szansą na zachowanie władzy przez Partido Socialista Obrero Español, czyli przez partię, socjalistyczną partię robotniczą Hiszpanii. A to dlatego, że mniej więcej rok temu znacznie zwiększyła się różnica między socjalistami a ich największym rywalem, czyli Partią Ludową, przedstawicielem hiszpańskiej chadecji. Kiedy kilka miesięcy temu, w maju, premier Sánchez podjął decyzję o szybkich, wcześniejszych wyborach, ryzyko utraty władzy w obliczu istotnie większego poparcia dla Partido Popular było znaczne. Cały plan opierał się na założeniu, że prawicowy rywal nie będzie miał zdolności koalicyjnej do stworzenia rządu, a ewentualny sojusz z partią Vox, będącą jeszcze na prawo od chadecji, nie wystarczy. Stąd szybkie wybory, póki trend wzrostu poparcia dla prawicy nie utrwali się na tyle, by ta mogła stworzyć spójną większość. I wygląda na to, że plan Sancheza się powiódł, chociaż jednocześnie trudno jest nazwać socjalistów wielkimi zwycięzcami. Ich sytuacja jest trudna, choć mogła być fatalna. Mogli utracić władzę i w sumie nadal mogą, chociaż wcale nie muszą. O co chodzi? 176. To jest kluczowa liczba. To liczba posłów, która w hiszpańskim parlamencie zapewnia większość. Zwycięzcą lipcowych wyborów, bez niespodzianek, okazała się być Partia Ludowa. 137 miejsc w parlamencie po doliczeniu głosów z zagranicy. Problem w tym, że będący bardziej na prawo Vox doznał poważnej wyborczej porażki. Liczba posłów ugrupowania należącego do tej samej europejskiej frakcji, co Polska Partia Rządząca, zmniejszyła się z 52 do 33. Zatem Vox razem z Partido Popular może liczyć na 170 głosów. Do większości brakuje 6 posłów. Tymczasem na lewicy socjaliści, którzy w wyborach zajęli drugie miejsce z liczbą 121 posłów, mogą liczyć na będącą bardziej na lewo partię Sumar, która ma 31 miejsc w parlamencie. Razem 152 wobec niezbędnych 176. Czyli ani prawica, ani lewica nie jest dziś w stanie zbudować większości w oparciu o koalicję, która byłaby z punktu widzenia największych graczy preferowana. Prawicy teoretycznie do tego bliżej, ma przecież więcej posłów, ale w praktyce łatwiej może być o to socjalistom, łatwiej może być lewicy, gdyż łatwiej może być im zabiegać o głosy partii, które staną się teraz języczkiem uwagi, które mogą zdecydować o tym, kto sformułuje rząd w Hiszpanii. A to, jakie to są partie, jest chyba najlepszym obrazem specyfiki hiszpańskiej polityki. Bo Hiszpania to państwo, którego polityka nie ogranicza się do charakterystycznego podziału dla współczesnych demokracji na partie reprezentujące określony zestaw poglądów, idei czy postulatów gospodarczych. Obok tego podziału równolegle kraj dzieli się po linii regionów. Bez tego kontekstu nie sposób zrozumieć ani polityki, ani kultury Hiszpanii. W Polsce rzadko pochodzenie z Wielkopolski, Podkarpacia czy ze Śląska jest istotniejsze dla tożsamości i samoidentyfikacji niż bycie po prostu Polakiem. To może być istotna i wartościowa, ale jednak mimo wszystko zazwyczaj drugorzędna warstwa tożsamości. Tymczasem w Hiszpanii bycie z Galicji, z Katalonii czy bycie Baskiem to często sprawa ważniejsza, a dla niektórych wręcz stojąca w sprzeczności z byciem Hiszpanem. Mozaika odrębnych tożsamości regionalnych ma kluczowe znaczenie dla całego szeregu procesów politycznych. Na przykład w ramach debat na temat kształtu budżetu państwa istotne jest nie tylko, na jaki cel będą przeznaczone dane środki, ale to, do jakiego regionu trafią.
Polityczne batalie między regionami oraz nieustanne tarcia na linii regiony-rząd to nieodzowna część hiszpańskiej polityki. I to również ta specyfika będzie miała decydujące znaczenie dla kształtu przyszłego rządu. Jakie jeszcze partie znajdują się w parlamencie obok tych, które już zostały wymienione w materiale? Baskijska Partia Nacjonalistyczna ma 5 miejsc, Jedność Kraju Basków 6, dwie partie katalońskie po 7, Nacjonalistyczny Blok Galicyjski, Kanaryjska Koalicja, Unia Ludu Nawarry po 1. Ponieważ ani prawica, ani lewica nie jest w stanie zbudować większości bez tych mniejszych ugrupowań, kluczowe dla przyszłości rządu staje się posiadanie zdolności koalicyjnej do współpracy z tymi właśnie ugrupowaniami. A tylko partia z Nawarry nie wykluczyła udziału w koalicji, w której znajdzie się również Vox. O tym dlaczego w dalszej części filmu. Właśnie dlatego, mimo tego, że prawicy teoretycznie jest bliżej do osiągnięcia tej liczby 176 posłów, w praktyce łatwiej o to może być socjalistom, bo większa część z tych mniejszych ugrupowań chce z nimi podejmować negocjacje niż właśnie z prawicą. Choć fakt, że lewicy może być łatwiej, nie oznacza, że będzie łatwo. Pomyślcie sobie, jakie to jest abstrakcyjne z polskiego punktu widzenia. Wyobraźcie sobie, że rząd w Polsce funkcjonuje dzięki temu, że do koalicji wchodzi jakaś partia, nie wiem, prawdziwi Małopolanie. I ci prawdziwi Małopolanie nie tylko gwarantują stabilność rządu centralnego, ale dzięki temu, że posiadają tych 5 czy 6 posłów, są w stanie na przykład uzyskać jakieś specjalne warunki funkcjonowania Małopolski w ramach państwa polskiego. No brzmi to obco, ale to jest właśnie specyfika hiszpańskiej polityki. Problem w tym, że nawet jeśli socjaliści 121 mandatów wraz ze skrajną lewicą 31 mandatów pozyskają Esquerra Republicana de Catalunya 7 mandatów, obie partie baskijskie 5 i 6 mandatów oraz partię galicyjską z 1, suma to 171 miejsc w parlamencie. Jeszcze raz, potrzeba 176. Zatem do koalicji musiałaby wejść albo chociaż wstrzymać się od głosu katalońska partia separatystyczna. I teraz, aby złapać pełnię absurdu tej sytuacji, warto dodać, że liderem tegoż ugrupowania jest Carles Puigdemont, czyli były przewodniczący Generalitat de Catalunya, człowiek, który organizował nielegalne z punktu widzenia władz w Madrycie referendum niepodległościowe w Katalonii. Facet musiał uciekać z kraju. Wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania. Mimo to jest teraz europosłem, no ale... Rozumiecie, istnienie rządu centralnego w Hiszpanii w pewnym sensie zależy dzisiaj od człowieka, który przez hiszpańskie państwo oficjalnie jest ścigany za to, że chciał w nielegalny sposób oderwać Katalonię od hiszpańskiego państwa. No i jak myślicie, jakie są warunki separatystów? Oczywiście organizacja referendum niepodległościowego i amnestia dla separatystów. Również Baskowie, negocjując z socjalistami, na agendzie stawiają sam sposób funkcjonowania hiszpańskiego państwa, proponując reformę konstytucyjną zmieniającą kształt relacji między rządem centralnym a regionami, z korzyścią oczywiście dla regionów, szczególnie Katalonii i Kraju Basków. Trudno dziś powiedzieć, na ile to twarda pozycja startowa, z której mniejsze ugrupowania będą schodzić, ale widać, że negocjacje będą bardzo skomplikowane, a prawdopodobieństwo, że w parlamencie znajdzie się większość, by spełnić żądania separatystów, jest małe. Zatem w każdym wypadku, nawet jeśli uda się stworzyć rząd, dziś wydaje się, że będzie on bardzo podatny na kryzysy polityczne i mało stabilny. Ale dla Hiszpanów nie jest to coś specjalnie nowego. Po wyborach z 2015 roku musiały nastąpić szybko wybory w roku 2016. W roku 2019 wybory odbyły się najpierw w kwietniu, ale dopiero po tych listopadowych udało się zbudować bardziej stabilną większość. Myślę, że warto jeszcze poświęcić kilka słów hiszpańskiej prawicy, bo sytuacja hiszpańskiej prawicy jest naprawdę bardzo specyficzna. Partido Popular, będąca częścią frakcji ludowej, tej samej co Polska Platforma Obywatelska czy PSL, myśląc realistycznie o objęciu władzy, musi dziś rozważać koalicję z partią Vox, będącą częścią europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli tej samej frakcji co Prawo i Sprawiedliwość, gdyż bez tych ponad 30 posłów osiągnięcie większości jest niemożliwe. Jednocześnie jednak współpraca z Vox nie tylko wyklucza koalicję z szeregiem mniejszych partii, ale też daje paliwo słabnącej lewicy, bo kampania wyborcza socjalistów była w wielkiej mierze oparta na budowaniu strachu przed skrajną prawicą. Progres kontra regres. Zresztą generalnie kwestie ideologiczne czy też światopoglądowe odgrywały w kampanii zasadniczą rolę. Hiszpańscy eksperci firmy XTB przygotowali bardzo ciekawy raport, który przedstawia podejście kluczowych graczy politycznych do gospodarki. W
Wymieniane są obszary, które mogą zyskać lub stracić na wygranej danej partii. I tak zwycięstwo socjalistów ma przynieść rozwój takich obszarów jak turystyka czy elektromobilność, ale kosztem rozwoju energetyki jądrowej czy paliw kopalnych. Partia Ludowa, jak i Vox nie będą sprzyjać odnawialnym źródłom energii w takim stopniu jak dotychczas. Dodatkowo Vox chce na przykład zwiększenia budżetu obronnego państwa. Cały raport jest naprawdę bardzo ciekawy, z tym, że można było odnieść wrażenie, że wszystkie te tematy były w kampanii absolutnie drugorzędne. Było to raczej starcie ideowo-światopoglądowe, a nie takie, które dotyczyło gospodarki. Na przykład tematem, któremu poświęcono znacznie więcej czasu niż wymienionym przed chwilą, była przemoc domowa w kontekście praw kobiet. Niezmiennie dziękując firmie XTB za bycie partnerem kanału Polityka Zagraniczna, przypominam, że w linkach w opisie znajdziecie zarówno odnośnik do platformy, dzięki której możecie spróbować sił w inwestowaniu, jak i do analiz ekspertów firmy, które poruszają najważniejsze tematy dla światowej gospodarki. Wracając jeszcze do hiszpańskiej prawicy, Vox obok postulatów charakterystycznych dla partii należących do konserwatywnej rodziny politycznej w Europie, czyli ostrzejsze stanowisko w sprawie migracji, określone stanowisko w kwestiach światopoglądowych, w hiszpańskich warunkach ma specyfikę, która może odegrać istotną rolę w kolejnych tygodniach i miesiącach. Stawia na większą prawną ochronę symboli narodowych i na ograniczanie autonomii regionów. Generalnie mówi o przeciwdziałaniu temu, o co starają się partie separatystyczne. To właśnie dlatego, czy również dlatego, te ugrupowania wykluczają możliwość koalicji z prawicą. Spojrzenie na partię Vox bez tego kontekstu, któremu dziś poświęciliśmy sporo czasu, czyli relacji między państwem a regionami, nie da pełnego obrazu. Ta partia stawia na hiszpańskość. Zresztą znamienne jest to, że jej przywódca, Santiago Abascal, jest z Bilbao w kraju Basków, a na sztandarach partii znajduje się zniesienie regionalnych autonomii. Jeśli rozmowy koalicyjne prowadzone przez socjalistów będą wskazywały na próby zmiany relacji między państwem a regionami na korzyść regionów, Vox, słabnące w ostatnich miesiącach, może dostać nowy wiatr w żagle przed ewentualną dogrywką. Na samym końcu chciałbym zauważyć, że sam fakt, że nie da się po wyborach skonstruować rządu, który miałby oparcie w większości parlamentarnej, to nie jest w demokracji nic nadzwyczajnego. Tutaj oczywiście zarówno ordynacja wyborcza, jak i specyfika danego państwa odgrywa zasadniczą rolę. W Belgii takie kryzysy mogą ciągnąć się długimi, długimi miesiącami. Nie jest też niczym nadzwyczajnym, by w ramach takiego kryzysu rozpisać kolejne wybory, po których być może sytuacja będzie bardziej klarowna. A czy tak stanie się w Hiszpanii? No to dzisiaj naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć, bo rozmowy trwają, ale widać już, że te rozmowy będą bardzo, bardzo trudne. O czym starałem się opowiedzieć Wam w odcinku Polityki Zagranicznej na temat specyfiki hiszpańskiej sceny politycznej. Serdecznie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Dziękuję za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna, że wspieracie jego funkcjonowanie i że chcecie razem ze mną wyruszyć w tę fascynującą przygodę, poznając specyfikę w tym wypadku hiszpańskiej sceny politycznej, ale specyfikę generalnie polityki międzynarodowej. Serdecznie dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.